Coś ostatnio, każdy poniedziałek jest naprawdę mega deszczowy. Nie wiem skąd ta zależność. Dzisiaj praktycznie cały dzień. Może nie leje, ale kropi, pada, mży. Mamy wysyp piwny. Byłem dzisiaj na zakupach w Eklerku i Kauflandzie. Zupełnie zapomniałem, że w Kauflandzie jest wysyp nowych, tanich piw. Tak wyglądają, naprawdę koszt to od złoty, tam około złoty 50. Są też parę bezalkoholowych, które za chwilę wypiję, bo jestem autem. A reszta, no to cóż, nie spodziewam się po tym za wiele, ale lubię takie wynalazki od czasu do czasu. Te dwie sztuki w eklerku, ciekawy jestem tej APA, Cornelius American Pale Ale. Lager to myślę, że będzie raczej typowy. Jakąś pszenicę jeszcze dorwałem, której nie piłem, i bałuckie, czyli ogólnie łącznie jest 2, 4, 6, 6, 8, 10, 11 nowych piw. Dodatkowo jeszcze tą musztardę naprawdę polecam. Teraz jest specjalna seria Strong, Camis Strong, ale ta jest najlepsza, z chili ciętym, super ostra, naprawdę znakomita. Ta i rosyjska jest moją ulubioną. Poza tym dorwałem Gifona, nowość, kurczak pikantny, podobno jest naprawdę mega ostra, jak zresztą pisze. Jestem ciekaw, przekonamy się, na pewno będzie to na filmie. Na pierwszy rzut bezalkoholowe. Strasznie wodniste, ale sporo gazu. Ja generalnie lubię bezalkoholowe, ale o, to jest takie wypijalne na grilla. Dla kierowcy. Wtorek. Ostatni mecz grupowy naszej reprezentacji z Ukrainą. Obstawiam 2-0 dla nas. Zobaczymy. Tak to wygląda. Trasa w większości przy rzece. I w dość przyjemnych okolicznościach przyrody. Jesteśmy na miejscu. Hurakany. Lato praktycznie nie żyje. Może w weekendy, bo jeszcze działa wtedy wyciąg. Jakieś tam kolejka, więc trochę ludzi przyjeżdża, ale w tygodniu to jak widać pustki zupełne. Restauracja działa, ale pustki. Dziś ostatni raz na rowerze w czerwcu. Jednak wyszło około 40 km w dwie strony będzie. Już wracamy. Dlaczego ostatni raz w czerwcu? Za 10 dni jedziemy tą podróż wschodem Polski plus Białoruś rowerami, więc po prostu chcemy złapać chwilę oddechu przed tą wyprawą, bo tam już będziemy kręcić te 70 do 100 km dziennie. Jest godzina 22. Wracam z treningu. Znaczy najpierw był trening. Teraz na urlopie jest kolega, który grał u nas. Teraz jest w Szkocji. Przyjechał na urlop do Polski. Więc po treningu było piwko.
I nagle zrodził się mecz piłki nożnej. Długi mecz, bo graliśmy z 1,5 godziny. Dawno się tak nie zmęczyłem. Zgrzałem. Gorąco plus mecz. Lało się ze mnie. No i właśnie idę do domu. Od 16 do 22 dzisiaj, można by powiedzieć. Ciekawy czwartek. To właśnie od tej kreskówki, dzięki tej kreskówce zacząłem grać w baseball 10 lat temu. Cudowna pogoda, naprawdę. Upał, chociaż niedługi, ale jest potrzebny, naprawdę. Dzisiaj było 33 czy 4 stopnie. Jutro ma być 35 i słońce bezchmurnie. To naprawdę będzie hardcore. W dodatku Polska gra o 15, więc nie jadę nigdzie nad wodę. Po prostu jutro kontynuuję melanż. Będzie ciężko, raczej do zachodu słońca piwa. Ambos, złoty 29. Smakuje adekwatnie do ceny. Jest po 12, sobota, wchodzi Bałuckie, piwo z okazji stulecia połączenia Bałut, przyłączenia Bałut do Łodzi, browar staropolski, a jak smakuje? Takie, bez historii, zwykłe piwo z nutką typowego smaku dla browaru staropolskiego. Lody na patyku, najlepsza seria filmowa, komediowa. Oglądam od 6 lat każde wakacje. Tragedia pod autem. Ale co to tam, już jest druga. Patyki. Przed. Dzisiaj w ogóle uderzamy na święto truskawki do Buczku. I na zespół Jam, 22 chyba. I na razie lekko się wzmocnić. Idziemy, przyjechaliśmy na patyki, czyli taki kompleks rekreacyjno-wodny, jak widać. Dość przyjemne miejsce. Jasno, ciemno, jeszcze się błyska, akurat teraz nie widać. Kochani, ale się błyska. Przesłuchamy tą burzę, ona pójdzie sobie w cholerę, nie będzie jej. Na zakończenie jeszcze dwa utwory, jeden z naszej płyty chcę wyrazić. A teraz niebo wygląda tak. Poczekajcie na pioruny, bo to tak, ale nie słychać, bo tylko tam czasem szczela. Ale chyba idzie w tę stronę. Chociaż... Nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. W życiu jeden sobie mam wiele. Ale to jest to, a na to.
Leniwa niedziela. Po dwóch dniach melanżu. Naszła mi ochota na KFC dzisiaj. Longer. Teraz longer jeden dla mnie. Big Under Texas. Smakowo. Longer to longer, ale Big Under Texas. Wypaszony. We wtorek uderzam do kina. W końcu się pojawił jakiś film, na który warto iść. Obecność 2. Drzwi Bełchatowa. 3 lata nie byłem. Czekam na Krzysztofa Krawczyka o 20. I może na jakieś wesołe miasteczko się przejść. No musi się zadać. Nie, Doria, która mówi, że Elvis Presley nie zginął, tylko wyemigrował do Polski i przyjął. Przyjął pseudonim Krzysztof Krawczyk. Takiej karuzeli CBR dziś. Nawet jakby stracił przytomność, to nikt cię nie usłyszy, że krzyczą ci coś. I na zakończenie mojego weekly blogowania, bo to ostatni vlog, dzisiaj przetestuję nowość od Vifona, kurczak pikantny, mega ostra, podobno to się okaże. Przyrządzę ją zgodnie z sposobem opisanym z tyłu. No i zaraz zobaczymy, dam wam znać, czy naprawdę jest ostra, czy nie. Niestety zjadłem już trochę, żeby móc ją ocenić i niestety no nie jest ostra, jest po prostu dobrze doprawiona, bym ją nazwał. Aczkolwiek jest smaczna. Jeszcze w sumie nie spotkałem nigdy zupki takiej naprawdę ostrej. To no niestety, jeśli ktoś lubi ostre, to na pewno ta zupka nie spełni jego wymagań. Tym samym żegnam się z wami. Jak mówię, jakoś koło sierpnia zacznę już serie wakacyjne, a później już jakieś inne projekty filmowe, ale z tym tygodniowym vlogowaniem na razie kończę.